Cześć, na początek mam do Was drobne pytanie. Wiecie, czym jest podobna szkoła i Media Markt? Obydwu powinien zabronić. Dobrze, a teraz bardziej serio. Witam Was w kolejnym odcinku Szkolnego Autobusu. W dzisiejszym programie dowiecie się kilku informacji z świata sportu, przedstawione Wam będą przez Adama. Do tego będzie poprowadzony wywiad przez Maję z uczestniczkami Szkolnego Dnia Chłopaka, który odbył się u nas w szkole 30 września. Na koniec chciałbym Was zaprosić do obejrzenia krótkiego materiału z naszego licealnego wyjścia do kina na film pod tytułem Dune. Recenzję z tego filmu możecie znaleźć u nas w szkolnej gazetce Attract. Jest napisany przez Karolinę Stępień z klasy pierwszej liceum. A zatem miłego oglądania. Cześć, mam na imię Maja. Przeprowadzę dzisiaj wywiad z dziewczynami na temat Dnia Chłopaka, który miał miejsce u nas w szkole dnia 30 września. Ze mną jest Nina, która była w składzie komisji. Cześć. I Wiktoria, która była w składzie... I Wiktoria, która była fotoreporterem. Cześć. Więc może dziewczyny od razu przejdziemy do rzeczy. Jakie były tego dnia konkurencje? Konkurencje były różne. Był konkurs makijażu, narysowania walentynki, quiz, kto to, co to. Wymyślanie wiersza. I naprawdę wszystkie konkurencje się od siebie różniły. Kto zrobił na Was największe wrażenie? Na mnie największe wrażenie zrobił Marcin z klasy pierwszej. Był on bardzo zabawny i naprawdę popisał się wiedzą i ich wyobraźnią. Rozumiem. A kto wygrał te wszystkie konkurencje? Kto zajął pierwsze miejsce? Wszystkie konkurencje wygrał Dominik Hanak z klasy drugiej B. Popisał się poczuciem humoru i tak jak brał to po prostu jako zabawę. Rozumiem. A według jakich kryterii oceniani byli uczestnicy? Według pomysłu, mądrości, bo był quiz, ale też myślę, że poczuciem humoru, bo poczucie humoru było takim punktem, który naprawdę publiczność i jury brała pod uwagę. Rozumiem. A jak wpadliście na pomysł wymyślenia tych, a nie innych konkurencji? Co tam to wspomniało? Odbyło się zebranie trójek klasowych i wraz z panią Warzechą wybraliśmy wszystkie konkurencje, które po prostu wpadły nam do głowy i po prostu była taka burza mózgów i wybraliśmy wspólnie te konkurencje, które według nas były odpowiednie i najlepsze. Rozumiem. A czy są już plany na przyszły rok szkolny? Nie, jeszcze planów nie ma. Nie było żadnego zebrania dotyczącego przyszłego roku, ale myślę, że jeszcze jest dużo czasu i zdążymy w przeciągu właśnie tych miesięcy wymyślić nowe konkurencje. Rozumiem. Na dzisiaj to wszystko. Ze mną była Nina i Wiktoria. Pa, pa. Do widzenia. Cześć, nazywam się Adam. Zapraszam na kolejny odcinek Windows Football. A dziś w programie akcje, bramki, komentarze, podsumowanie 10. kolejki Team UL Ekstraklasy, która zaczęła się od zwycięstwa Piasta Gliwice nad Podbeskidziem Bielsko-Biała. Zwycięską bramkę dla Gliwiczan to był Ruben Kurawa. Rakowia Kraków okazała się być gorsza od Pogoni Szczecin, a bramkę dla Szczecinian zdobył Marcin Robak. Ruch Chorzów zremisował z Wisłą Kraków 1-1. Biała Gwiazda zostaje ostatnią niepokonaną w drużynie ligą. Bramki strzelili dla Wisły Arkadiusz Głowacki, a dla Ruchu Filip Starzyński. Legia Warszawa lepsza od Śląska Wrocław. Wrocławianie prowadzili już 1-0 po trafieniu Marku Pajszao, ale mistrz Polski odpowiedział trafieniem Tomasza Jogowca i Jakuba Rzechniczaka. Zagłębie Lubin remisowało z Jagiellonią Białystok. Lubinianie kontrolowali mecz i już w 8 minucie na prowadzenie wysunął ich Dawid Abwo. Jagiellonia jednak pod koniec rzuciła się do odrabiania strat i wyrównała trafieniem Mateusza Piątkowskiego w 87 minucie. Lech Poznań ograł Witew Łódź, a zwycięskiego gola strzelił Łukasz Teodorczyk. Górnik Zabrze
okazał się być lepszy od Zawiszy Bydgoszcz, wygrywając 3-2. Bramki dla Bydgoszczy, czyli Bernardo Vasconcelos i Sebastian Dudek, a dla Górnika Zabrze Rafał Kosznik, Mateusz Zachara i Radosław Sobolewski. Lechia Gdańsk po emocjonującym meczu zremisowała na zakończenie kolejki z Koroną Kielce. Bramki dla gospodarzy strzelili Rafał Krzelczak i Piotr Dawidowicz, a dla Korony Kielce dwukrotnie strzelił Michał Janota. No i teraz czołówka klasyfikacji strzelców. Na prowadzeniu pozostaje Serb Mirosław Radowicz Legii z 6 trafieniami, a na drugim miejscu wielu zawodników, którzy trafili 5 razy. Kolejno Takafumi Akahoshi z Pogoni Szczecin, Bekim Balaj z Jagiellonii Białystok, Paweł Brożek z Wisły Kraków, Wladimir Dwaliszwili z Legii Warszawa, Prejus Nakulma z Górnika Zabrze, Bernardo Vasconcelos z Zawiszy Bydgoszcz i Edward Wiśniakow z Widzewa Łódź. Przed 11 kolejką na prowadzeniu pozostaje Legia Warszawa z dorobkiem 24 punktów. Warszawianie otrzymują 5-punktową przewagę nad zajmującymi kolejno drugie i trzecie miejsce Górnikiem Zabrze i Pogonią Szczecin. Czwarta Wisła Kraków ma 18 punktów. Tabelę zamykają Korona Kielce i Podbeskidzie Bielsko-Biała. No i to by było na tyle. Zapraszam na kolejny odcinek Windows Football, a w nim powiemy trochę więcej o nadchodzących derbach Śląska. Trzymajcie się, to by było na tyle. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Szkolnego Autobusu. Dzisiaj, dnia 30 września, z okazji Dnia Chłopaka, wraz z klasami pierwszą i drugą liceum jedziemy do kina na film Diana. Jest to film o rodzinie królewskiej z Anglii właśnie. Kto jest naszym opiekunem? Naszym opiekunem jest pan Lekrzycki oraz pan Grigsa, którzy będą nas starali się. To miejsce dowozi nas prywatna limuzyna numer 32. Jest to limuzyna, która jest jednym z pierwowzorów naszego programu, czyli Szkolnego Autobusu. Co, jak, gdzie, dlaczego, to się dowiecie innym razem w jakimś odcinku informacyjnym, a na razie trzymajcie się. To jest tak, jesteśmy już po filmie, właśnie wyszliśmy. I co do samego sensu, dość ciekawy film. Część ludzi się śmiała, część płakała, a część zwyczajnie spała. I ogólnie film przedstawił nam cały wachlarz emocji. Od skrajnego smutku po, nazwijmy to, skrajną radochę oraz po wściekłość. Myślę, że takie dokładne podsumowanie tej wycieczki zrobimy w normalnej cotygodniowej audycji z przedstawieniem całego Dnia Chłopaka, czyli tego, co się działo jeszcze w szkole, bo nas oczywiście w szkole nie było. Także na tą chwilę to wszystko, na tą audycję również. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Ja się